Justyna żyła, 30 l. udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoich sprawach sercowych. Czy faktycznie spotyka się ze znanym rajdowcem? Kobieta rozstała się z wesołym skoczkiem późną, wiosną tego roku. Na pierwszą rozprawę rozwodową musiała jednak czekać do września. Obecnie mieszka sama z dwójką dzieci, jedenastoletnim Jakubem i młodszą o pięć lat Karoliną. Reklama czy w jej sercu? Pojawił się ktoś nowy? Była żona Piotra Żyły twierdzi, że na razie nie myśli o nowym związku, skupiając się na dzieciach i zapewnieniu im równowagi emocjonalnej po kilku trudnych miesiącach. Absolutnie nie jestem żadnym łowcą. Ja się skupiam na tym, żeby dzieciaki miały komfort psychiczny, żeby miały swój spokój, a ja pracuję, czasami pojawiam się w Warszawie. Realizujemy program. Na razie nie myślę w ogóle o takich rzeczach, mówi agencji informacyjnej Newseria, Liefestyle, dementując jednocześnie krążące plotki. W połowie grudnia Justyna Żyła zadebiutowała w roli gospodyni programu telewizyjnego. W magazynie Pierzemy Brudy do czysta wspiera pary, których związek przeżywa poważny kryzys. Moja rola polega na tym, żeby umożliwić im to, że jednak da się, i żeby usiedli naprzeciwko siebie, czy też ja pomiędzy nimi niejednokrotnie, i porozmawiali. Cieszy mnie bardzo, jeżeli kończą się happy endem takie historie, mówi, żyła. Była żona wesołego skoczka uważa, że warto zrobić jak najwięcej, by ratować rozpadający się związek. Nigdy nie należy jednak postępować wbrew sobie i utrzymywać niesatysfakcjonującą relację za wszelką cenę. Jeżeli ktoś się ma męczyć robiąc to i ciągnąć, krzywdząc jeszcze, dodatkowo osoby dookoła w otoczeniu, co najgorsze jeszcze dzieciaki, a jeżeli istnieje jakaś szansa, nadzieja. To myślę, że warto, mówi Justyna żyła. Zobacz więcej materiałów.